No nagram jeszcze końcówkę tego meczu Lipskiemu na pamiątkę. Prawdzie nie jesteśmy w Lublinie, tylko w Świętochowicach, ale gramy. 77-57, 20 punktów przewagi. 20 punktów przewagi Prudnika. Tylko początek należał do Świętochowic, ale potem się okazało, że jednak zespół bardziej ograny w ligach. A to już taka, tu jest tutaj Selezja, to taka amatorska trochę. Jeszcze zmiana, Paleli Brzuch wraca do gry, chyba gdzieś około 40 punktów. Lipski widzę tutaj na rozgrywaniu z czwórką. No rzuć, chłopie! Zobaczymy, jak Dario broni. A bliżej, chłopie. Puść go. Jakby teraz nie trafił, to chłopie. Ale też był pewny ten rzut. Jeszcze raz go puść. Przewracamy się. Oczywiście pozdrawiam jego sublokatora z Rocznika 97, z internatu razem mieszkają. Pozdrawiam się serdecznie, wyleciało mi nazwisko z głowy, przepraszam, ale wiadomo, o kogo chodzi. Zapraszam na mecz Pogoń Śląska z Prudnikiem za tydzień, za dwa tygodnie, ale ja w tym czasie nie wiem, może pojadę, kto wie. Barwanowicz to jest solidny gracz. Pasibrzuch to są nazwiska. Cicho. Jakoś cicho dzisiaj, głośniejszy mieli w Rudzie Śląskiej.
12 sekund do końca. Podejrzewa mecz Pogoni. Będzie o drugie miejsce w grupie z Prudnikiem za 2 tygodnie. Ważny mecz. ...57-88. 31 punktów przewagi. To praktycznie cała ta przewaga w drugiej połowie. Ja już kończę pomału specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z rozgrywek U20 w Świętochowicach. Tu pierwszy raz w życiu jestem na meczu ligowym, bo ta drużyna chyba pierwszy raz gra w lidze. Mecz pokazał, jak może grać zespół praktycznie szkolny, liceum szkolne z klubem. Gratuluję Prudnikowi. No i czekamy na mecz z Rudą Śląską w Prudniku.